Cześć, nazywam się Kamil Kobiałka. Jestem nauczycielem w Zespole Szkół nr 13 w Wrocławiu oraz trenerem w klubie WLKS Wrocław i ACS Wrocław. Współpracuję również z WKK Wrocław i MCS Wrocław. Obostrzenia zostały w końcu troszeczkę zmniejszone, dlatego możemy ćwiczyć już na dworze. Zapraszam Was zatem do kolejnego WF-u, tym razem na otwartym powietrzu. Mamy dość długą trawę tutaj, dlatego będziemy ćwiczyć sobie na tartanie, ale możecie równie dobrze ćwiczyć na jakieś łące czy na jakiejś drodze polnej. Dzisiaj moim gościem będzie... Cześć, jestem Hania Kobylska, chodzę do 6 klasy Szkoły Podstawowej w Jeleniej Górze i zapraszam Was do ćwiczenia. Tematem dzisiejszej lekcji będzie rozgrzewka lekkoatletyczna plus podstawowe elementy techniki biegu. A więc zaczynamy dość standardowo od 5 minut trupciku. Zaczynamy. Okej, Hania, już 5 minut. Chodź. Dobra. Teraz Hania napije się łyka i zaraz zaczynamy rozgrzeweczkę. Napij się, Hania, łyczka. Zwiększyliśmy temperaturę. Ja muszę dalej stawać jednak. Mam nadzieję, że Ciebie słychać. Będę czasami przyjmował dziwne pozycje, żeby było mnie słychać, a żeby na przykład mnie obcinało głowy. Zaczniemy od stretchingu dynamicznego. Jedziemy po kolei wszystkie elementy stretchingu dynamicznego. Pierwsze ćwiczenie, martwi krokami do przodu. Dobra? W linii, prosto tu. Kąt prosty w kolanie, cała stopa. Patrzymy przed siebie. Wracamy sobie zawsze marszem. Tak, prosto tu. Cała stopa. Ok. Wracasz sobie marszem. I to samo będą wypady boczne. Wypad boczny na lewą nogę, na prawą. Pół obrót. I później na prawą, na lewą. Stop równolegle, trzymaj sobie. Będę się często tutaj chował, żeby nie zasłaniać, żeby główną aktorkę było widać. Tak, stopy w linii. Rozciągamy przewodziciele, których jest kilkanaście. Tak, ciężar ciała na lewą, na prawą, półobrót. Nie spieszymy się nigdzie. Dobra, teraz przejście na palcach, czyli aktywujemy mięsień trójgłowy łydki. Wysokie przejście na palcach, biodra z przodu, patrzymy przed siebie, brzuch lekko napięty, prosty tułów. Bardzo ładnie, prosta sylwetka. Kolejne ćwiczenie, kolano do klatki piersiowej, spięcie na palce. Chwyt pod kolankiem, do klatki piersiowej, spięcie na palce. Hania ćwiczy, żeby było lepiej widać, ja się chowam. Spokojnie. O tak. Słuchajcie, lepiej robić wszystko dokładnie, niż szybko i byle jak. Tylko widzicie, Hania jest skupiona, skoncentrowana. Bardzo dobrze. Okej, super. Teraz aktywujemy grupę mięśni tylnych uda. Palce na siebie, noga prosta w kolanie. I jedziemy skłonik w przód z takim krążeniem rączek z tyłu do przodu. Tak, opieramy stopę na pięcie. Prosta noga w kolanie. Hania zrobi lepiej niż ja na szczęście, dlatego ją tego wziąłem. No, troszkę inną formę ona robi, ale też tak można robić. Staramy się tylko trzymać proste plecy.
Nie garbić się, nóżkę daleko ustawiać. O tak. Można robić tak, można na przykład zrobić tak, jak pokazywałem, z tyłu do przodu krążeniem, ale to jest też prawidłowo. Byle tylko za nisko nie schodzić i robić kręciłą grzbietę. Dobra. Teraz odwodzenie, przywodzenie, czyli wykonujemy stojąc na wprost uniesienie kolana, chwyt pod kolankiem, odwiedzenie nogi, przywiedzenie. Kania wie, o co chodzi. A powoli. Powoli, dokładnie. Patrzymy też przed siebie. Nie spieszymy się, bo ciężko trzymać równowagę. A spokojnie. Spojrzę na swoją ściągę, na mój konspekt. Super. A teraz stopa do pośladka, chwyt, prawa ręka, prawa noga i odklejamy i prostujemy kolano, nie odklejając stopy od pośladka praktycznie. Czyli mocno tutaj napinamy mięsień biodrowo-lędźwiowy i czworogłowy uda. Stopa przy pośladku, dawaj, stopa przy pośladku. Prostujesz powoli kolano, nie odrywając stopy. Takiego łyżwiarza figurowego, jakbyś chciała zrobić. Trzymasz bioderka z przodu. Nie robiliśmy żadnych prób. Staramy się, żeby to wszystko wyglądało naturalnie. Dość spontanicznie, jak na WF-ie. Nie mamy też żadnego robota zaprogramowanego, który wszystko wie, co ma robić, bo ćwiczył to, więc bez sensu by to było. Tutaj aktywujemy grupę mięśni przednich uda i taki mięsień biegacza, biodrowo-lędźwiowy. W biodrze jest taka grupa mięśni, które nam podnoszą kolanko. OK. I ostatnie ćwiczenie. Prawa noga, prawa ręka. Słuchajcie, żeby było mnie widać. Prawa noga, prawa ręka. Lewa ręka do przodu. Spięcie na palce. Czyli ta sama noga, ta sama ręka. Bioderka z przodu. Spięcie na palce. Z ręką w górze. Bardzo ładnie. Są ćwiczenia, które trzeba robić bardzo wolno, bo ciężko trzymać równowagę po prostu. OK, jesteśmy po części takiej tej wstępnej, strasznie dynamicznego. Teraz zrobimy taką ogólną rozgrzeweczkę. Dawaj, Hania, łyk picia. OK, słuchajcie, jesteśmy na otwartym powietrzu, jak mówiłem. Wieje wiatr. Dlatego chcę, żeby było mi jakoś tam słychać. Dlatego będę siedział blisko kamerki. A będziemy widzieć w tle ćwiczącą Hanię. Bo musieliśmy ten odcinek cały objąć kamerą. Dlatego przez chwilę nie będziemy widzieli. Ale Hania jest tak zaawansowana, że bez problemu, korzystając z jakichś tam moich rad, będzie sobie bardzo dobrze ćwiczyła. I wierzę, że będzie robiła to dobrze technicznie. Dobra. Mamy teraz troszkę dłuższy odcinek. Wcześniej robiliśmy to na około 12 metrach. Teraz robimy gdzieś to na około 20 metrach. Krążenie w przód, krążenie w tył, na przemian stronnie. Co czerwony zmiana?
tył. Tak, miało być na przemian stronnie, zrobiło obustronnie. Słuchaj, to było obustronnie, a nie na przemian stronnie, więc teraz odwrotnie, dobra? Na szczęście to było w planie, więc troszeczkę przyspoilerowałaś tylko. Teraz to samo na przemian stronnie. Tak, wederka z przodu, stopy w linii. Przód. Tył. Krok odstawno-zostawny. Do czerwonego grzybka lewa strona, do żółtego prawa, dobra? Nisko na nogach. Bardzo dobrze. Przeplatanka. Też w połowie odcinka zmiana strony, ok? Tak już analogicznie będziemy robić cały czas. Tak, bioderka chodzą. Dobra. Marsz sprinterski, Hania. Marsz sprinterski, wysoko na śródstopiu. Tak, palce na siebie w stopie. Bardzo ładnie. Zatrzymujemy kolanko na chwilę i ściągamy. OK. Teraz do połowy podskoki na lewej nodze, od połowy podskoki na prawej. Ale trzymasz prosto tułów, trzymasz biodra z przodu, nie przechylasz się na bok, dobra? Nie za daleko. W rytmie, wszystko w rytmie. Odbijaj się, trzymaj pozycję. A luźniutko. I druga noga. OK. Nawet można te skoki krótsze robić, bardziej w rytmie. I ostatni element tej naszej części ogólnej, zanim przejdziemy do głównej, podskoczki, ale obunóż teraz. Tylko tak się odbijaj, żebyś trzymała tułów i biodra z przodu. Prosto tułów, biodra z przodu, tak się w rytmie odbijaj, krótkie skoki, krótkie. Tak, ze stopy, krótko, 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 krócej, krócej. Krócej, a wyżej i w rytmie, w rytmie, w rytmie. Tak, luz, swoboda. OK. Łyk picia. Przez chwilę nie byłem widzialny, tylko byłem słyszalny, ale myślę, że nikomu to nie przeszkadzało. Nie jestem to jakimś bohaterem tego odcinka, tylko tutaj jest tym razem Hania, która naprawdę, uwierzcie mi, robi lepiej ćwiczenia ode mnie. Ja już jestem tak 20 kg za stary, żeby pokazywać. Teraz przejdziemy sobie do takich elementów sprinterskich, do elementów techniki biegu, które powinniście w szkole podstawowej na wychowaniu fizycznym kształtować u dzieci cały czas, ponieważ są to podstawy ruchu, które wykorzystuje się później we wszystkich dyscyplinach sportu. Odpoczęłaś? To teraz słuchaj, już przechodzimy do takich elementów lekkoatletycznych typowo. Pierwsze ćwiczenie, stajesz w pozycji wykrocznej, noga z przodu, noga z tyłu i robimy takie dwa wybiegi na tych 20 metrach. Masz w samochodzie, czekaj chwilę, Hania, masz w samochodzie 6 biegów na czwórce, czyli mówiąc inaczej około 70%. Staj sobie przed linią sobie stań, tak, luźno i taki wybieg. Bardzo ładnie. Wy nie widzicie, jak Hania puszcza bieg na długim odcinku, sobie zwalnia, żeby nie przyjmować zbyt dużych sił na nogi. Tutaj na kamerze tego nie będzie widać, musielibyśmy bardzo oddalić. Nie chcemy, żeby tutaj ćwiczyła mróweczka jakaś mała. Bardzo ładnie, może tak wiesz, 5% żywiej. Bo fajnie ruszyłaś i później utrzymuj tą prędkość.
Na początku noga wykrocza, ta noga z przodu leciutko ugięta. Odbijamy się i wybieg. Bardzo ładnie. Hania jest bardzo uzdolniona, jeżeli chodzi o biegi sprinterskie, o skoki, o rzuty. Także myślę, że spokojnie może służyć za model, za wzór. Tutaj, jeżeli chodzi o taką szkołę podstawową, szóstą klasę, no to myślę, że ciężko znaleźć lepszą osobę. Więc tutaj się nikt nie będzie w stanie doczepić, że robi jakieś duże błędy. A małe robi każdy. No. W treningu dążymy stale do doskonałości i nigdy jej nie osiągniemy. Ktoś tak kiedyś powiedział fajnie i dużo w tym mądrości. Okej, Hania, pół skip A, ale staraj się być wysoko, a kolano po prostu aż tak wysoko nie dochodziło i dynamicznie jej ściągaj, dobra? Bez spinki. Taki szybki, dynamiczny pół skip A. Nie aż tak wysoko kolano, ale szybkie ruchy. Tak, do żółtego. Bardzo ładnie. Szybkie kolano, szybko schodzi. Super. Staraj się w tym ćwiczeniu nie odchylać. Jak jakieś ćwiczenie Hania wykona prawidłowo, to nie będziemy go powtarzać. Tutaj było nieźle, także drugi raz go nie będziemy robić. Okej, było. Jak potrzebujesz odpoczynek, to daj znać. No to skip A. Czyli pełnie już wyżej kolano, nie odchylamy się. Szybkie nogi, szybkie ręce. Tak, częstotliwość. Bardzo ładnie. Staraj się w ogóle nie odchylać, wiesz? Trzymać te barki. I kolejne ćwiczenie, wszystkim znane, skip C. Skip C, Hania. Czyli uderzenia o pośladki, pełen zakres ruchu, bioderka z przodu. Nie wycofujemy biodra w tym ćwiczeniu. Musimy kątem oka widzieć kolanko. Tak, i patrzymy przed siebie. Bardzo ładnie. Okej, super. Pamiętasz skip B w przeskokach? W takich przeskoczkach? Lewa, prawa. W takich przeskoczkach na razie, tak. Później zrobimy skip B, a na razie w przeskokach. Taka forma łatwiejsza. Wyprowadzamy kolanko i ściągamy pod siebie nogę. Pamiętaj, żeby pod siebie nogę ściągać. Prowadź ruch kolanem, pod siebie ściągaj nogę. A nie za wysoko kolano i ściągaj. To jest takie ćwiczenie, które ja przygotowuję sobie komuś do skipu B. Nie róbcie od razu w szkole skipu B pełnego, bo nikt go nie potrafi zrobić prawidłowo. Ok. Spróbujesz teraz skip B od razu po tym? Nie tak wysoko kolano i szybko ściągaj pod siebie, wiesz? Staramy się, żeby stopa była ściągana tak jakby pod biodrem, nie przed biodrem, żeby ich nie blokować. To nawet jeden skip B. Luźno. Pod siebie. A może spróbować zrobić to samo troszkę krótszym krokiem? Krótszym trochę krokiem, a większa częstotliwość. Czyli szybsze ruchy. Ty się nie przemieszasz tak szybko, tylko szybkie ruchy, żeby były. Niestety nie mam zbyt dobrej dykcji. Nie jestem po szkole aktorskiej, dlatego nie będę się pokazywał, już tutaj nie będę zasłaniał. Będę tutaj sobie z boku nawijał do mikrofonu, żeby było mnie dobrze słychać. Hania na szczęście jest tak dobra tutaj, że jest w stanie, słuchając mnie, dużo rzeczy poprawić. Pod siebie! No! Lepiej troszeczkę. Jak chcesz odpocząć, to wolniej wracaj. To teraz słuchaj, takie połączenie. Lewa A, prawa C. Taki skip. Też krótko i pod siebie, żebyś nie skakała jak lejkonik. O właśnie, bardzo ładnie. Tak, pod siebie lewą nogę ściągaj i palce na siebie. Bardzo ładnie. Teraz odwrotnie, co? Prawa A, lewa C. Staraj się przy tym A schodzić pod siebie. Żeby nie przed siebie, żeby nie przyblokowywać się, ale jest bardzo ładnie. Szóstkę mi ci i tak dał w szkole.
I pak, 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 pak. Tak. No, bardzo ładnie to zrobiła. Lepiej, lepiej. Słuchaj, napij się teraz łyczka, chwilka przerwy i zrobimy dwa wybiegi, ale jak tamte były na czwartym biegu z sześciu, to teraz na piątym biegu z sześciu, co? To jest takie około 10%. Mam nadzieję, że żadna pani z matematyki nie słucha. Bo mi zwrócił uwagę, że 5 szóstych to nie jest 10%. Ustaw się w tym wykroku, biodra z przodu. I odjazd. Bardzo ładnie. Zrobimy jeszcze raz. Starać się tej tylnej nogi, tą, którą masz z tyłu, czyli z tej zakrocznej, odbić się i odjazd. Nie będziemy w jakieś większe szczegóły wchodzić, bo to przecież nie jest jakiś trening. Chodzi na tej OWF. Dobra, super. Hania jak taka typowa lekkoatletka, po 20 metrach biegu zatrzymuje się 25, kolejny, bardzo dobrze. Dobrze się czujesz? A teraz zrobimy krótką przerwę, wezmę sobie telefon, ustawię już z tak zwanej rąsi i pokażę wam takie przejścia ze skipu do obiegu. Zabierzemy już ten telefon z tego statywu. Będzie już mniej sztucznie, mniej studyjnie, a bardziej roboczo i praktycznie. Chcę wam pokazać takie elementy przejścia do biegu i na tym sobie zakończymy. Chwila przerwy, Hania, idziemy na bieżnię. Dobra, teraz zrobimy sobie taki starcik z opadu. Stajemy na szerokość barków, ciut stop mogą być na zewnątrz. Przyjmujemy pozycję, jakbyśmy chcieli usiąść. Nisko ręce, tak, ciężar ciała na nogi. Napięty znaczy, nie zdążyłem zrobić, bo Hania jest taka szybka, że już mi uciekła. Ciężar ciała napięty i później przenosisz na palce i dynamiczny wybieg. Dobra? Trochę mi uciekłaś, ale spokojnie. No i jeszcze raz to samo. Stań sobie na siódmym torze. Uważajcie! No stań sobie szeroko. Tak. Tak byś chciała przysiąść na czymś. Tak, nisko ręce. I dawaj pięty. I wybieg. Dobra. I teraz zrobimy sobie jeden starcik niski, dobra? Starcik niski. Tak się startuje z bloku. Czyli około w takiej sytuacji półtora stop od linii. Noga, którą masz z przodu. Noga tylna oprzymujemy na kolanie. Troszkę możesz dać bliżej. Lewą nogę. Lewą bliżej. Lewą bliżej, tak. Ręce do linii. Jeszcze bliżej. Bliżej do linii. Widzisz linię? Białą? Do białej linii. Tak na zawodach startujesz. Ciężar ciała na ręce przenieś. I pamiętaj, jak się podniesiesz, to musisz tą prawą nogę odkleić od ziemi troszeczkę, tą prawą stopę, wiesz, żebyś napięcie nie było oparta. No, podnieś się do góry, gotów. Hop! Dobra. O, witamy siostrę Hani. O, już uciekła. Nie masz nam przeszkadzać? Tak, siostra Hani Zuzia obserwuje tutaj wszystko, czy wszystkie standardy, czy spełniamy.
Słuchaj, bardzo dobrze, tylko staraj się tą nogę, którą masz z przodu, tą wykroczną, jak się podnosisz na gotów, odkleić od ziemi piętę, żebyś była bardziej na śródstopiu, dobra? Żeby nie było taki, żeby nie była cała stopa przyklejona do ziemi. No dawaj, jeszcze raz się ustaw. Prawa stopa ciut dalej, ustaw. Stopę do tyłu, do tyłu, do tyłu. O tak. Lewą troszkę może dać bliżej. O tak. Bliżej ręce, ręce do linii bliżej. Tak. I dawaj, ciężarcia na ręce, podnieś się, gotów. Hop! O właśnie. No, Hania nie ma kolców, się lekko tutaj pośliznęła. A znaczy, się dobrze odbiła. Bardzo ładnie. Wiesz, jak się odbiłaś, aż się pośliznęłaś. Dobrze siłę przyłożyłaś. Teraz słuchaj, zrobimy coś takiego. Mamy tutaj 10 metrów do żółtego grzybka. 10 metrów, skip a co krok. Kolejny żółty. Druga noga, skip a co krok. Na przykład lewa, 10 metrów, prawa i wybieg taki na około 80%, dobra? Pod siebie, pod siebie, pod siebie, pod siebie, pod siebie. Druga. Dobra. Specjalnie nie robimy cięć, żebyście zobaczyli, ile trwa przerwa, żeby sobie mógł uczeń, zawodnik wrócić, skupić się na kolejnej próbie, ewentualnie też poprawić. Staraj się przy tym wybiegu takiego zrywu nie robić, dobra? Bardziej płynnie. I teraz zrób sobie co trzeci krok skip C. Czyli było przed chwilą co krok a teraz co trzeci krok C. Co trzeci krok C na jedną, tam ci wyjdzie do trzy razy tylko czy cztery. Tak samo później druga noga i odjazd. Bez takiego szarpania. Bardziej płynnie. Dawaj. Pach. 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 Super. I druga noga. I wybieg. Bardzo ładnie. I słuchaj, na koniec naszych zajęć WF-u, treningu, czy jak tam sobie to nazwiemy, wybieg 20 metrów na 70% i z przejściem 20 metrów 90%. Tak jakbyś biegła na, powiedzmy, w samochodzie masz 6 biegów na czwórce i przechodzisz na takie 5-5,5. Z wysokiego startu z pozycji wykrocznej do drugiego grzybka żółtego, czyli tutaj. Hania, tutaj robimy 20 metrów 70% i 20 do czerwonego 90%. Ok? Bez spiny, luźno. Dawaj. Tak. I włączenie. Ok. Koniec. Piątek jeszcze chyba nie można przybijać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że będziecie, że tak powiem, wykonywali przynajmniej podobnie i przynajmniej w jakimś stopniu tak dobrze jak Hania wszystkie ćwiczenia. Także polecam Wam Hanie do kolejnych treningów, do kolejnych WF-ów, do kolejnych ćwiczeń. Obserwujcie ją na Instagramie, na Facebooku, na wszystkich social mediach, bo wiem, że już tam jest. Dziękujemy za uwagę. Pa, pa i do widzenia. Cześć, nazywam się Kamil Kobiałka, jestem trenerem w klubach WLKS Wrocław, ACSW Wrocław, MCS Wrocław, WKK Wrocław oraz nauczycielem ZSP13. Czekaj, czekaj, nie puszczaj się, moim gościem będzie... Cześć, jestem Hania Kobylska. Chodzę ze szkoły... No, dobrze. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec.